Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders 3. Jak widzicie, odzyskałem już swoje dusze i jestem ponownie tutaj. Muzyka na moich uszu. Chociaż też nie było to nic zbyt skomplikowanego. Jesteśmy już tutaj na górze, gdzie mamy przejście dalej. Pytanie w sumie tylko też dokąd. A właśnie, nie byłem w sumie jeszcze u tego, więc przydał się jakiś Wulbin. Wulbin, weź, bądź tak miły, ogarnij jakiś cokół. A? Bo by mi się taki jeden przydał. A tutaj, dobra, myślę, co ja tym otworzyłem. Żegnam. No nie, znowu będzie zabawa z tym tornadem. Dobra, na wszelki wypadek zostaję w esencji energii. Wolę nie zginąć tutaj za chwilę. Górę. Lewy górę. Tutaj. Tutaj się chyba nic nie ma. Nie. Z tego co patrzę, to nie. Tutaj. Tutaj pusto. Tutaj też pusto. Spójrz tam. Czujesz? Dochodzące stamtąd drganie mocy? Nie, ale czucie nie jest moją mocną stroną. Mimo wszystko zalecam iść dalej. Czemu? Mówiąc szczerze, to, co dzieje się w środku, nie jest częścią twojej misji. Ciekawe. Ale ona teraz mówi o tornadzie, czy o czymś innym? Dobra, jest tornado i kolejne, także dzida, dzida! Naprawdę nie chciałbym tu zginąć. Trzeci raz z rzędu. Biegnę do tego przejścia i trzeci raz z rzędu ginę przy pierwszej próbie przejścia do niego. I dlaczego jestem znowu tutaj? Jesus! Oh. Dobra, szybki powrót. Czemu tam ktoś Wulgrima nie postawił? To jest takie zajebiście głupie. Tutaj oczywiście też żadnej dziury, żeby sobie bezpośrednio stąd wskoczyć na to, no bo hej, po co? Dobra, już tam kędoszy przeciwników. Niedosłownie oczywiście. To się... nie miało prawa udać. Za szybko to jedzie. Niestety ten wstrzymanie jest tu konieczne. No, jedźmy dalej. Może nie uda mi się tym razem nie zginąć. Ja bym Wulgrima tutaj obok postawił. No może nie centralnie tam obok, ale... no tutaj, zaraz na wyjściu, nie? Przed jednym wejściem z tym tornadem Wulgrim już sobie stoi, no to czemu na przykład tutaj nie miałby gdzieś stać? Dosyć opakowane. Skrócik tylko. A chyba... tak, chyba wiem skąd. To jest tutaj na górę. No dobra, okej, to jednak mam Wulgrima tutaj na szybsze przejście. To tak będę, to już wiem przynajmniej, że jak teraz zginę, to wiem do którego się miejsca przenieść. Ale byłoby fajnie nie zginąć. Dobra. Nie miałeś rzucać, miałaś po prostu skoczyć. O ty, tu jest w ogóle do rozbicia, tego nie zauważyłem. Poważnie. No.
czego, co tam jest w środku. Małe składowisko mar, czyli równie dobrze mogłem tego w ogóle nie zbierać. Dobra, burzo, bądź tak miła i wydupiaj stąd. Kurna, idzie do mnie, no co za... Nie ma mnie tu. Idź stąd. Dobra, spróbujmy teraz się tam dostać. Mocny ryzyk fizyk. Nie! No nie wierzę, prawie do tego wszedłem. Kurwa, jakbym nie atakował tych dusz. O! O, nice! Lucky! Lucky! O, dobrze, że to jej był Wulgrim i że zaliczyło wykorzystanie. Przecież nie bardzo wiem, na jakie podstawy. Ale narzekał nie będę. Jezu! Fuks w chuj. Co, znowu widzę zabawa z tym kamulcem. I pewnie znowu będzie tak, że ja to tam mogę wrzucić, a to będzie podążało za mną. Czyli tutaj burza będzie podążać za mną. Pytanie, gdzie jest burza? Go, 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 go! Dawaj. No nie zdążyłem. Jezu Chryste. Nie wierzę po prostu we własną głupotę. Nie wierzę we własną głupotę. Burza przemija. Ja tutaj pierdolnę tego kamulca. On się ustawi. I co ja wykorzystuję, aby przechodzić przez to? Wykorzystuję chędożoną esencję bez ruchu i nie wpadłem na to, żeby jej użyć. Może teraz się uda? No, nareszcie. Ja pierdolę, jak nie trzeba być kurwa downem, żeby tego nie rozkminić, po prostu w moment. Ha, jak to jakim? Wystarczy być kurwa mną. Ty. Zakończę to tutaj. Ty. No, dawaj. Dawaj. Co teraz, co się teraz stanie? Będę mógł rozjebać tę burzę? Proszę powiedz, że tak. Ale nie wiem, jakim prawem w ogóle to tak wiruje, skoro tutaj nie ma nic kompletnie związanego z tym. Z wiatrem. To nie z dupy się to tu pojawiło. Kochana burzo, czy ty możesz stąd wypierdalać? Jakby ja to muszę zapalić, czyli jak długo to jest blisko mnie, to ja tego nie zrobię. Leć! Chłoń, kurwa! Okej... To był jakiś demon? Gratuluję zwycięstwa! Mam nadzieję, że było warte ryzykowania wszystkiego. Słyszałaś? Słyszałam tylko twoje krzyki i odgłos umierającego potwora. Być może. Albo wszechświat skrywa dużo większą tajemnicę, niż sobie wyobrażałam. Co to oznacza, pani? Nie znoszę filozofii. Ej, dopiero teraz zauważyłem, patrzcie! My tu mamy małe skrzydła!
Ej, nie zauważyłem tego wcześniej. Ja tu mam takie malutkie skrzydełka. Jezu, ale... Po prostu w końcu udało mi się to rozwalić, nie? Ale... Kurwa... Dlaczego ja na tą esencję nie wpadłem wcześniej? Żeby użyć esencji bez ruchu i to wstrzymać. No po prostu... Nie, no no debil, no kurwa debil. Dobra, dalsze przejście jest tam. Tak więc... Spalmy to. Mamy składowisko Mar. Zajebiście, czyli nie było czego palić. Póki co jesteśmy bezpieczne. Ale jeśli sądzisz, że czeka nas łatwa przeprawa, to jesteś głupia. Gotowa na kolejną rundę z gniewem, pani? Drugi i ostatni. Czemu jest... Jestem winny. Na solidne lanie. Dobra. Czyli co? Jest winda, pewnie do bossa, jak w przypadku Abraxisa. Jesteśmy tu! Pięknie, kurwa, pięknie! Vulgrim, pogadajmy! Masz coś mi na sprzedaż? Niespecjalnie. Yama do kuźni twórcy. Wycinam cały ten pieprzony fragment, jak usiłuję rozwiązać tę łamigłówkę z tym cholernym kamulcem, więc na 90% starczy mi czasu, żeby jeszcze zobaczyć z gniewem w tym odcinku. Ale kurwa... Jak ja się mogłem tak po prostu rozjechać na tym? Zobaczmy, co mogę dla ciebie. Co teraz? Marudera? Nie, tu już szansa jest i tak wysoka. Fafnir? Taki odbity w kierunku atakującego 100%. No. To jest dobre. No kurna, weź mi tak nie skacz. Co mam tutaj? Wściekłość? To jest co? Wytworzeniem gniewu i w postaci gniewnych mar. Takie sobie. A hołd? Zwiększa szanse na trafienie krytyczne poza, na krytyka po zabójstwie i obrażenia od krytyka większe o 100%. No, to kusi, to kusi. Ale chyba wybiorę sobie tego Fafnira, bo raczej... No jestem niemal pewny, że podczas tej walki trochę oberwę. Ale teraz jesteś jeszcze bardziej. Kurde, ale obrażenia mogą przy takiej ilości dusz być naprawdę duże. To jest demoniczna wściekłość. Czyli tutaj mi brakuje artefaktów. I co? A tutaj? No tu jakbym zgarnął esencję wybranego, to mógłbym ten hołd jeszcze sobie wyważyć. Pytanie tylko, gdzie jest kolejna esencja wybranego? Ciekawe. Nie, udoskonalenia to już były. Jedna, jedyna część adamantynu i leci w kolce pogardy. A dlaczego? Bo jest to broń, której używam po prostu najczęściej. Nie sądziłem, że to możliwe. Na plus 11! Plugawy adamantyn jest mi potrzebny. Jeden. Wow, nie sądziłem, że może, że będzie więcej. Czyli... O, kawałki w sumie też nazbierałem. Zobaczmy, włócznie już mam, toporu aż tak nie używam. A może te kosy ulepszę? Stać mnie na dwa poziomy. No to niech będzie. Kosa. Poziom drugi. Nie sądziłem, że to możliwe. Nie sądziłem, że to możliwe. Znaczy wróć, dwa levele w górę na plus 8. 525. A włócznia ma 554. Okej, okay, kosa pogardy może mieć chyba na plus 10 takie same obrażenia jak włócznia pogardy, jak mi się wydaje. Bardzo. Ciekawe. No, ja uważam. Uważaj. Lepiej niech gniew ma się na baczności.
No nie no, też nie ma żadnej zmiany w wyglądzie. A czy to w sumie dlaczego ulepszanie miało być zmiana w wyglądzie? Już nie mam co dawać. Yama, kącik z wiertłem. Lecimy po gniewa! A jako, że lecimy po bossa, to... One hit, one kill wyłączono, aby walka była fair. Tak więc, łogień w górę. Dlaczego mi tak kamera głupieje? I już drugi raz mi zaczęła się tak obracać. No dobra, ale jako, że gniew... On tam był taki duży, coś, to myślę, że warto będzie go spowalniać. Kto by pomyślał, że podczas apokalipsy tyle się najeżdżę windami? W czym musisz przerywać ciszę swoim gadaniem? Sugerujesz, że wspaniała furia nie czerpie przyjemności z mojego towarzystwa? Nie użyłabym słowa przyjemność. Ranisz mnie, pani. Czyż nie byłam głosem rozsądku podczas tej misji? Przyznaję, nie jesteś do końca bezużyteczna. Schlebiasz mi, pani. Nie przyzwyczajaj się. Oho, jakaś arena widzę. Zapowiada się na potworną bitwę. Co oznacza, że popędzimy wprost. Ej, ale to... Jako, że Furia mówi głosem Ilojki, to do obu tych postaci to pasuje. Pasuje. Nawet Ilojka by tak poleciała w prostu jakąś bitwę. Gdyby miał to zagrażać Bilgewater. Co to robią anioły? No, chyba, że walczą z demonami. Ile tam jest demonów na trybunach? Ty wiesz, jaka jesteś piękna. Szczególnie, kiedy się tak złościsz. W innej rzeczywistości. Nie wiem, czy to jest creepy, czy obleśne. Dobra, walczmy. Spiekły władca. Runda druga. Ten gościu się w ogóle... Jak ja tak będę ciągle obrywał, to on się sam zabije zaraz. No kurde! Ty, wyhilował się! Co za gnój! No. Aha, on za zabitych. Ale przez siebie czy w ogóle? O, proszę. Ej, nie, ta walka będzie krótka. No, weź mnie za atak, bo chcę tymi kosami coś jeszcze zrobić. Coś się podleczył. Ale co on... Co on się wyleczy, to ja chyba go za tyle obiję. Okej, nie, ogólnie za zabitych. Ten gościu ma już mnie w dupie totalnie. Co nie? O, co się stało? Aha, oczywiście. Jak runda druga, to też dwie fazy. Ojeju, co się stało? Czyżby żaden z twoich ataków nie trafił? No, chodź.
Jeha! Moc Zeusa przeciwko mojej, twojej. Przegrałeś, kolego. Normalnie. Ohohohoho! Jakie słagerskie! To się nazywa kontra. Skutecznie, jak widać. Wciąż jestem piękna. W tej esencji nawet bardzo. Czyli co? Została tylko pycha! A czemu to zostało? Dzięki za pomoc. Obserwuję. Nic nie mówię. Wszyscy się czegoś uczymy na tej przechadzce. Obserwatorka teraz tłumiła gniew Furii, czy jak? Nie wiem, jak rozumiesz teraz tę gadkę od Furii w jej stronę. Kolejne płonące szczątki, których nie wykorzystam. Dobra, no to co? Do Wulgrima w takim razie. Powiesz coś? Wieści o twych triumfach dotarły daleko, pani. Targon chce się rozmówić. Ach tak. I to chyba pilnie. Inaczej obetnie ci zyski? Zyski? Po tym, co razem przeszliśmy, sugerujesz, że... No tak, poleci mi po procencie. Proszę, skocz do tygla. Tatuś potrzebuje dusz na nowe kapcie. Ty nawet nóg nie masz, na chuj ci kapcie! No pewnie. Oblech z nosem do pieniędzy, o ile nie wzgardzisz wyzwaniem. Stary, twoje pieniądze to jest twoje żarcie. Czym może ci służyć, skromny kupiec? Dobra, czyli mówiąc krótko, mam już cały tygiel pewnie odblokowany. No to jest rzecz na kolejny odcinek, znaczy na kolejny. Na przerwniki, bo raczej będzie też coś więcej gadane z Targonem po ukończonych etapach, więc to wam pewnie pokażę. Całą taką linię rozmów i finałowego bossa Tygla, no i samych bossów pewnie też. Chociaż w sumie... A dobra, jeszcze zobaczę. Jeszcze zobaczę, co tam będzie. Dobra, pokaż mi towary. Są kawałki! O, estetyce wybranego za free. No, dla mnie w sumie za free. Dzięki, stary. Proszę, demoniczne artefakty. Oraz anielskie artefakty. No i co? Ja teraz kupuję kawałków, żeby ulepszyć pozostałe bronie. Tutaj nic więcej nie ma. No dobra. Do kuźni twórcy w takim razie. I tak. Ja kupuję odłamki, ulepszam bronię, a z wami widzę się w kolejnym odcinku, w którym to najpierw pokażę wam, co się działo w Tyglu, a później, no, z całości wynika, że została już nam tylko pycha, a więc po tym, co się stanie w Tyglu, widzimy się na powietrzu, tam, gdzie buja się aktualnie pycha i którą trzeba rozwalić. Tak więc ode mnie to tyle i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!